To jak? Pan siwy, ja siwy. No to dawaj pan. Proszę bardzo, jak chcecie obstawiać zakłady? Nie wiem, czy ten pan się zgodzi. Jakie zakłady? Jakieś zakłady? Na którego? No na którego? Na komendanta czy adwokata? No pytanie. A, no dobra, no. Chwilę, chwilę, muszę się ustawić dobrze. To co, zaczynamy ten to show, czy nie? No proszę sobie pod... Co to? O! Co to za jedno strzałowiec? Halo? 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 Budzimy się? Budzimy się. Ja go jeszcze kopnę raz, odsuń się. Nie, pan go zostawi, bo może mu zaraz... Nie, no to mój. Jeżeli jest potrzebne RKO, to mogę użyć nawet mojego teasera. Może poprawi mu się wszystko. Najlepiej w ucho. Myślisz? Jasne, że tak. Ale... Chciałbym kiedyś przetestować. Wie pan, no wszystko leży w głowie i to, że on leży, to też mu w głowie leży. Trzeba taki przez mózg mądry, przejść. A teraz umiera. Ale w pizdę dostał. Panie! Wstawaj! O! Panie, ja się nie stało. Ja sobie na pierwszy rzut oka, ale dziwnie to wygląda. Jaki zrobił powietrzny bagażnik. O, wygląda jak to z rana. Karetka powinna już jechać. Widzę, że to muzeum Madame Tussauds z woskowymi rzeźbami. Dobra, wiozę go do środka tam. Do szpitala. Na kolanach? Pani Basia pomoże. Halo, dzień dobry. Jestem medykiem. Halo, panie medyk. Tutaj... Co się stało? Był mądry, a teraz umiera. Dobrze, pan go położy tutaj na łóżku. Pomogę, tylko pan potrzeba apteczkę wezmę. A co mu się w ogóle stało? Tutaj. To wstawać! Ale proszę nie przeszkadzać. Dobrze, czy się w ogóle stało? Okej, okay. Chowam baniaka. Panie Polcie, co mu się stało w ogóle? No był mądry, a teraz umiera. No ale pan go pobił, nie postrzelił, bo nie wiem co tu robić. On się przewrócił sam. Dostał, dobra. Że to tak ujmę. No potknął się o moją nogę, dobra. Teoretycznie. Halo, proszę pana, jest pan przytomny? W mały palec uderzył. Przytomny, jak go wiozłem. Dobrze, może ci pole się odsunąć, bo potrzebuję miejsca trochę. Dobrze, czy pana boli? Może pan mi powiedzieć? Dobrze, pan poczekaj, ja panu pomogę wstać może najpierw. Jest pan przytomny? O, halo, o Jezus. Kładziemy się, proszę pana, kładziemy się. Już, o, moja twarz. Pani zasłał. To pana boli. Nie wiem, co się stało, jakieś oszustwo. Dobrze, pana, w ogóle coś pana boli. Pan, wszystko. Panowie, pomóżcie go przenieść, się przejść. Dobra. Zrobię mu badania. Gdzie go przenieść? Tam, do szalę operacyjną. O. Chodź mi tu, kadet, pomóż. Ale on ciężki. No, stary pryk. Ale sam był ten taki twardy. Ten pan w ogóle zatrzymany jest, czy jak? Ten pan zatrzymany jest? Nie! Nie, był mądry, a teraz... No, potknął się o moją nogę, w moich oczkach zamknięte, jasne. Wie pan? Dobrze, proszę pana, ja to widzę, że pan ma tutaj... pęknięcie podstawy czaszki. Będę musiał panu złożyć kołnierz ortopedyczny, w którym będzie pan musiał go nosić, a dopóki się aż kości nie zrośnie... Proszę kości, kurwa, nie wiem. Jest pan w ogóle przytomny? Tak. Pan poczeka jeszcze, bo oni drugą rundę będą robili.
To jest niemożliwe. Nie. Tak. Nie. Jak będziemy. Pan policjant chce. Będziemy. Jak pan policjant. Jak pan policjant chce, żeby wyprzał aż z golu dzisiaj, to proszę bardzo, może kolega widzi. Całe szczęście, że motocyklista przyjechałeś tutaj. Będziesz potrzebny cholernie do nas. Panowie, to ten, co będzie klaskał. To tak nie zostanie. To tak nie zostanie. On się potknął. Ale pan żeś nawet wleciał we mnie. No dobrze, zaraz rozwiążemy, bo. Panie padł na kolana jak zakonnica przed lodem, no. Miałem takie pytanie do państwa, rozumiem, że wy będziecie się jeszcze raz bić, bo jeśli tak, to ja tylko wypisałem z nie, 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 ja nie będę, nie będę, nie zamierzam się bić. Ja zapraszam kolegę. Ja nawet nie wiem, się potknął. Ja nawet go nie uderzyłem. Ja się potknąłem. Krawężnik za duży był. No to druga rundka. Nie, chodź nie, tu pan. Nie. Chodź tu pan. Nie, nie, ja nie podnoszę rąk. Proszę pana, pan chwilę czeka, bo ja tu aż zgodę tylko wpiszę na pana, żeby potem nie było, żeby się... Pan medyk nic się w to nie wiesz. Panie komendancie, ja mam ważną sprawę i siedzę, bo mi się nie chce czekać, a ja też czasu nie mam. A to jest sprawa... Ale dobrze, pan skidał... Dobrze, proszę państwa, pan proszę mnie, kto jest ortopedyty, poproszę o... panem Bartem Blanko, bo ja mu jedną rzecz ukazałem. Ja mam takie pytanko, czy ja mogę tego pana wziąć już do trumny, bo ten pan szybko zginie, jak to powiedział kto jest ortopedyty, z czego widziałem? Ale ja medykiem nie jestem, ja nie decyduję. Proszę pana, czy pan w ogóle wyczy te złamanie podstawy czaszki i właśnie... Pęknięcie kości zwykłe, zrośnie się. Ta, ale bez kolejności nie zrośnie, proszę pana. Ta, tobie to z mandragą i pójdzie. Później założę. Później założę. Jakby nie patrzeć, tobie gówno interesuje, nie moje życie i nie moja sprawa. Żegnam. Do widzenia, dziękuję. Jak skasował samochód komendanta. Ojejku. Ups. Zero szacunku. Oj, ej, przepraszam, musiałem wyklepać. Wyklepamy, mogłoby zacząć. Wyklepamy. Musiało się wyrównać z dwóch stron. To dla bezpieczeństwa wszystkich. To ostatni raz tak robimy. Dobrze. Ale że jak? Obiecuję. Tak. Ale czemu tak? Tak, bo to jest rytuał chińskich bar. A teraz kolego si, wychodźmy mi po marynarkę, bo się golonką uświniłem. Dobrze, chodźmy. To weźmiemy, pożyczymy wózek ten, może, co? Nie. Chodźcie, ja was podwiozę, nie wolno. Pożyczymy tego, ten wózek. Super. Ej, ale komendant się nie obrazi, no. Adwokatowi nie, komendant wolno. Nie pożyczy wózka. Odwiozę mu przecież pod komendę, no. Nie, tutaj w lewo obok komendy. O rany. O, złapany, ma przestrach. Wysiadać, suko! FBI! Ale fajna nutka. Na ziemię szmato. Dobrze, że mnie nie słyszy, bo jestem w środku. LSPD! Odjebie ją! Dobra, ej, a gdyby tak... Bierzemy samochód i jedziemy. Dawaj. Szybko. I wyłącz od nas do światła. Oj. Dawaj, do garażu przerabiamy go i jest nasz. Czekaj, nie. Wyłącz światło, no. Halwe. Policja! Co państwo robią? Policja, ona się przewróciła. Bez światła jednego pan jeździ po lewej. Co to znaczyć? To będzie mandat. Policja. Mordo! Dzień dobry, witam pana. Co to za samochód? Snorri, gdzie ty go kupiłeś? Znalazłem. Leżał na ulicy. Czekaj. No to grubo. O fuck! Psiarnia za nami! Thank you.
Okej, okay, Snorri, wszystko zrobione, może nie tak, za nami pytanie, jedzie! Tak, chcę... Wsiardia za nami jedzie! No nie! Jest to mnie! Uciekaj, szybko! Ja dostałem nawet dwa pół kloca teraz! Uciekam, jak mogę szybko! Szybciej, teraz co chcę zrobienie, dalej, Snorri, dawaj, od razu w prawo! Dawaj, się chowamy gdzieś! Gaś światła! Halbo... Dobrze, nie widzę nas. Dobra, będziemy musieli pojazd zmienić zaraz. I to szybko, dawaj.